już pewne, w tym miejscu powstanie pump track, czyli tor z przeszkodami i pagórkami do jazdy, między innymi na rowerze. Ta wiadomość ucieszy zwłaszcza młodzież i rowerzystów, bo to oni, jak podkreśla wójt gminy Haszlach, zwracali uwagę, iż brakuje takiego miejsca na terenie gminy. Podczas spotkania amatorskiej grupy rowerowej, która funkcjonowała i funkcjonuje nadal w naszej gminie, skupiona miłośników rowerów, tam padł pomysł, że nie ma takiej infrastruktury tutaj na terenie gminy, gdzie by można było pojeździć na rowerze, gdzie by można było poćwiczyć. No i wtedy zasugerowali, żeby może powstał taki tor pump track. To było w 2014 roku, no trochę czasu minęło, no ale to wymagało czasu. No najtrudniejsze było zabezpieczenie środków finansowych, czyli pozyskanie środków finansowych, bo realizacja ze środków gminnych no to jest niemożliwa w naszym przypadku. Na kontynuację przebudowy Centrum Haszlacha udało się pozyskać środki zewnętrzne, a to daje zielone światło dla pumptrackowej inwestycji. Aktualnie jesteśmy na etapie aktualizacji kosztorysów i myślę, że przetarg ruszy końcem marca. Jeżeli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, to myślimy, że na okres wakacyjny młodzież będzie miała miejsce, gdzie będzie mogła się wyszaleć. Włodarz o kosztach na razie nie mówi, bo wszystko zależy od rozstrzygnięcia przetargu. Zapewnia jednak, że będzie to tor z prawdziwego zdarzenia. Około 180 metrów trasy dojeżdżenia, więc myślę, że to już jest taki półprofesjonalne miejsce, gdzie nie tylko rowerzyści będą mogli spędzić aktywnie czas. To będzie teren otwarty, czy będziecie to jakoś tutaj ogradzać, czy będzie tutaj jakiś monitoring, czy to na razie jeszcze za wcześnie o tym wszystkim mówić? To znaczy tak, teren będzie na pewno ogrodzony, bo tutaj chcielibyśmy poprawić bezpieczeństwo, tak żeby również osoby dorosłe, które się pojawią tutaj ze swoimi dziećmi, nie musiały się martwić o swoje pociechy. Teren jest monitorowany, ale monitoring zostanie w ramach projektu dalej tutaj rozbudowany. Więc no, chcemy mieć to wszystko pod czujnym okiem, żeby nie dochodziło tutaj też do zniszczeń tego terenu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.